Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w środku nocy. Jest godzina 2:30, a ja jestem gotowy już do wyjścia. Czekam na ekipę, bo mamy dzisiaj bardzo ciekawą wycieczkę i bardzo ciekawą eksplorację. Pierwszy raz w historii naszych eksploracyjnych wypraw wybieramy się poza granice naszego kraju. Jedziemy do naszych południowych sąsiadów, jedziemy do Czech, gdzie będziemy zwiedzali magazyny broni jądrowej. Ja jestem gotowy, czekam tylko za przyjazdem ekipy i widzimy się na miejscu albo jeszcze w trasie. Zapraszam do oglądania. Ostatnie tankowanie przed granicą. Gdzie jesteśmy? Ile od granicy? Kawałek. Kawałek od granicy jesteśmy. 20 km. 20 km. Tankujemy. Reszta ekipy, czyli pozostałe dwa samochody, jadą troszeczkę inną drogą, ale czas mamy dobry, więc spotykamy się w punkcie zgodnie z planem w okolicach godziny 8. Aha, no i pogoda, jak widzicie, zupełnie inna niż w Poznaniu. W Poznaniu, w porównaniu z tym, co mamy tutaj, jest normalnie Kalifornia, a tutaj regularna zima. Na autostradzie śnieg, na normalnej drodze śnieg. I widać, że z każdym kilometrem będzie tylko gorzej i tego śniegu więcej. Myślę, że możemy się już oficjalnie przywitać na miejscu. Jesteśmy w pierwszym miejscu, a zwiedzimy dzisiaj takich miejsc 2 albo 3. Jesteśmy w obiekcie zwanym Jawor 52. Jest to magazyn broni jądrowej z czasów zimnej wojny. Jak widzieliście na jednym z poprzednich filmów, takie same magazyny znajdują się w Polsce i te były budowane dokładnie w tych samych latach. Koniec lat 70., kiedy to władcy Związku Radzieckiego uznali, że każdy z krajów satelickich powinien mieć na swoim terenie tego typu obiekty. Dlaczego? Ano dlatego, że podczas manewrów wojskowych, które miały miejsce w połowie lat 60. okazało się, że jednak logistyka i transport głowic na wypadek zaistniałej potrzeby jest nieefektywny, długotrwały i łatwy do zniszczenia. Dlatego uznano, że każdy z krajów satelickich będzie miał takie magazyny u siebie. W Polsce był to magazyn 3001, 3002, 3003. W Czechach Jawor 50, Jawor 51 i Jawor 52, w którym właśnie jesteśmy i będziemy próbowali razem z ekipą dostać się do środka. Pomimo tego, że oczywiście jest cały zdewastowany i zniszczony, no to mimo wszystko elementy infrastruktury zachowały się w trochę lepszym stanie
niż te, które były na przykład w bazie w Templewie, czyli w obiekcie 3003. Tu jest jeszcze element suwnicy, który podawał pociski do magazynu i z magazynu na samochody. Zachowała się tutaj również drabinka, którą można zejść na dół, bo co prawda nie było tego na filmie z Templewa, ale schodziłem po drabince własnoręczne, uplecionej ze sznurka i nie skończyło się to dobrze. Więc teraz zejdę po czymś, co będzie zdecydowanie stabilniejsze. Nie wiem, jak wyglądało to w czeskich magazynach, czyli właśnie w tym, w którym jesteśmy teraz, ale podejrzewam, że rozkład siły rażenia głowic był pewnie podobny. Najmocniejsze głowice, które znajdowały się w polskich magazynach, miały 500 kiloton, gdzie bomba, która spadła na Hiroshima, miała około 19 kiloton. Zobaczcie, o ile mocniejsze ładunki były przechowywane w tych właśnie magazynach. Pomimo tego, że historia tych obiektów wydaje się naprawdę zamierzchłą przeszłością, bo tak jak powiedziałem, początki tych obiektów i inicjacja ich projektowania to były lata 60., to dokumenty dotyczące akcji o kryptonimie Wisła, bo tak to się właśnie nazywało, zostały odtajnione dopiero w 2007 roku. Czyli całkiem niedawno, dopiero w 2007 roku oficjalnie nasz rząd i oficjalny minister, pan Sikorski, o ile dobrze pamiętam, przyznał, że na terenie naszego kraju przechowywane były głowice jądrowe. Wcześniej tylko kilkunastu najwyższych rangą wojskowych oficjeli wiedziało o tym, że takie magazyny się tutaj znajdują. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o czechosłowacki rząd, to sytuacja była dokładnie taka sama, no bo rządzący w Związku Radzieckim tak zadecydowali i tak właśnie miało być. Pierwszy magazyn zaliczony. Jedziemy do drugiego obiektu, bo każde takie miejsce posiadało dwa magazyny umiejscowione w odległości kilkuset metrów, może nawet nie, od siebie. Jeżeli dobrze pamiętam, to były one ustawione w osi północ-południe, a drugi w osi wschód-zachód. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak mi się wydaje. No i niestety, bo minus dzisiejszej eskapady jest taki, że warunki atmosferyczne są takie, jakie są. I niestety wejście do magazynu było bardzo wąskie. I jeszcze do tego po śniegu i po piachu. Ale byliśmy, weszliśmy. Idziemy zwiedzać drugi. W przeciwieństwie do polskich baz tego typu,
tu zachowały się jeszcze jakieś budynki pomocnicze, będące elementem całej bazy wojskowej. Drugi obiekt w troszeczkę gorszym stanie. Widać, że tutaj złomiarze powycinali zdecydowanie więcej elementów metalowych niż w bazie obok. Nie ma na przykład nawet szyny od silnicy. Tam była szyna razem z mechanizmami, a tutaj szyna jest wycięta. Drabinka zachowała się tylko z jednej strony, akurat z tej, z której wyjście jest niemożliwe. Wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że aura wybitnie zimowa nie ułatwia takiego wejścia w takie miejsce. Do tego jest wietrznie, zimno. Jak widzieliście, wejście było ciasne. Chociaż nie, może tego nie widzieliście, bo nawet nie było opcji, żebym założył kamerę na głowę i cokolwiek z samego wejścia nagrał. W jednym z nich zrobiono jest muzeum. I do niego właśnie jedziemy. Z samego muzeum najprawdopodobniej nagrać niczego się nie uda. Dlaczego? Ano dlatego, że u nas wstęp do muzeum w Podborsku, o ile jest płatny, no to można wejść po opłaceniu biletu i bez problemu korzystać z aparatów, kamer itp. A no, to się oczywiście okaże na miejscu, ale z tego, co powiedział organizator dzisiejszej wycieczki, bo jesteśmy taką grupą, powiedzmy, pół na pół zorganizowaną, wejście do muzeum kosztuje 200 koron, a możliwość robienia zdjęć i kręcenia filmów kosztuje 300 koron. Może gdybym nie był w tym magazynie w Podborsku i nie widział tego, jak to wyglądało zachowane w takim stanie oryginalnym, to może pokusiłbym się o zapłacę tych 300 dodatkowych koron, nagrał i porobił zdjęcia. A tak to chyba sobie odpuszczę. Thank you.
No żeby nie musieć płacić za nagrywanie w środku, jak widzicie, przeszedłem tylko ukradkiem z kamerą, robiąc tam kilka ujęć. Widzieliście, jak wygląda schron, czy magazyn broni jądrowej z wyposażeniem, tudzież ze sporą ilością pamiątek, która tam się znajdowała. A teraz jestem na szczycie tego magazynu. Zrobiony był w taki sposób, żeby wytrzymał uderzenie innego pocisku jądrowego. Wewnątrz kilka par 30-centymetrowych stalowych drzwi. A wejście do tego wszystkiego wygląda tak. Jak szopka w ogrodzie. Tymi najzwyklejszymi drewnianymi drzwiczkami schodziło się dwa piętra w dół. Dopiero tam zaczynały się wszystkie drzwi, śluzy, które tak naprawdę broniły dostępu do tego obiektu. Z zewnątrz kompletnie niepozorna drewniana szopka. Poradziecki skład broni jądrowej numer 3. To teraz nie dojrze na hardkorze, to jeszcze w nocy. Okazuje się, że musimy przejść przez teren chroniony przez ochronę, ale jak widać, przyjaźnie nastawioną, nie robią problemu, żebyśmy przeszli przez zamknięty teren. W takich warunkach jeszcze nie szukałem schronu, czy schronu, magazynu broni jądrowej. No i mamy przed sobą Jawor 50, tak? Faktycznie ten nie jest w żaden sposób, czy inaczej, on zabezpieczony pewnie był, żeby nie można było do niego wejść. Natomiast tak widać, że zrobiony nasyp. Natomiast w tej chwili jest całkowicie swobodny dostęp, dzięki czemu nie trzeba się będzie wciskać w żadne dziury. Po prostu wchodzimy i jesteśmy w środku. O, tam widzę, barman jest, obsługuje. No, świeżo palone było. No, ten z racji tego, że ten dostęp jest do niego tak swobodny, jest niestety
najbardziej zniszczony. O ile tamte były wszystkie, czy o ile tamte, które były, które nie były muzeum, a tymi pozostawionymi same sobie były zdewastowane i również się paliły, no to w tamtych nie było czuć tej spalenizny, a tutaj ta spalenizna jest bardzo mocno wyczuwalna, tak jakby to się całkiem niedawno paliło. Jak było? Super. Robiłaś zdjęcia? Zrobiłam. A pokażę. Zów, dziewczyna. Wydawaj faza komisja. I zawała głowa. O Jezu, no. Proszę cię, Robert, to nie. Da radę są. No to co? Długo się dzieliście obywatelów w tym dołku tam? Dużo napisów, takich obrazków. Próbowali granicę przejść. Sprzętu żadnego. Pokażę wam. Tutaj kończymy nasze zwiedzanie baz jądrowych w Czechach. Jak się podobało, panie Michale? Zajebiście. Elegancko, nie? Tak jest. Ja też się cieszę, że tutaj byliśmy i widzieliśmy to wszystko. I mam nadzieję, że wyjdzie z tego ciekawy film, który fajnie wam się będzie oglądało. Trzymajcie się i do zobaczenia. A my jedziemy na kwadrat teraz już. Nie wracamy do domu, jedziemy na nasz podadres, gdzie będziemy nocowali, to może jeszcze stamtąd coś nagramy. A jak nie, to do zobaczenia w kolejnych filmach. Jesteśmy na adresie. Na rynku.